Witam serdecznie w kolejnym aceranku, który wyjątkowo dedykowany jest Polakom mieszkającym w Anglii, w Szkocji, w Walii, poniekąd także i w Irlandii, czy w Irlandii Północnej. Zobaczcie, że w taki sposób się ośmielam do Was zwracać. Nie jestem nikim szczególnym i nie musicie wcale wysłuchiwać tego, o czym chcę mówić, ale jeśli już włączyliście ten aceranek, jeśli już jesteście zainteresowani treścią, to mam taką cichą nadzieję, że spokojnie wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia i przemyślicie wszystko to, o czym chcę dzisiaj do Was mówić. Od 1 października 2020 roku Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna rozpoczyna oficjalną służbę na Wyspach Brytyjskich, a dokładnie w Anglii. Zaczynamy w miejscowości Spalding. Wszystkie informacje są na moim profilu facebookowym. Można sobie to przejrzeć, telefony, imię i nazwisko naszego koordynatora, a także możliwość kontaktu mailowego. Miałem kiedyś ten przywilej, aby usłużyć kilkakrotnie w kościele Nowe Narodzenie w Londynie, więc moje doświadczenia są, jeśli chodzi o służbę w Anglii, dość delikatnie mówiąc niewielkie. Nie próbuję do Was przemawiać jako ktoś, kto na wszystkim się zna, wszystko rozumie najlepiej. Ale zdaję sobie sprawę, że środowisko polskie jest dosyć podzielone. I zdaję sobie sprawę, że nawet to ewangeliczne środowisko jest również podzielone. Chciałbym jasno i zdecydowanie powiedzieć, cała nasza służba, życie, które prowadzimy, jest oparte na Słowie Bożym. Jest oparte na Biblii. Szanuję ludzi, którzy mają nieco inne zdanie. Szanuję ludzi, którzy w jakiś sposób próbują judaizować, którzy próbują połączyć to przesłanie ewangeliczne z nowoczesnością, nie mnie was oceniać. Jeżeli uważacie, że wasza droga jest lepsza, mądrzejsza, niech was Bóg błogosławi, niech Bóg jest z wami, ale nie możemy razem prowadzić wtedy tej służby, ponieważ byłoby to konfliktogenne. Ja zwracam się do ludzi, którzy podchodzą w taki bardzo konserwatywny sposób do Słowa Bożego, którzy uznają Słowo Boże za autorytet, którzy oczywiście mogą się różnić w szczegółach, odczytując Słowo Boże, ale w sprawach zasadniczych, w sprawach dogmatyki są jedno, po prostu są jedno. Dlaczego Anglia? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Kochani, ja nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, co Bóg robi w tym roku z moją służbą, co Bóg robi ze służbą HWE. Zadziwiony jestem tym, co Bóg uczynił tutaj u nas w Bielsku, jak wielu ludzi bardzo szybko dojrzało do wielu niezwykłych służb. Zadziwiony jestem, jak Bóg w różnych miejscach naszego kraju i nie tylko, bo także w Irlandii i w Austrii połączył nas z ludźmi, którzy naprawdę są oddani Jezusowi Chrystusowi. Przyznam się Wam publicznie to czynię, że w dwóch przypadkach ja inicjowałem powstanie placówek i w obydwu przypadkach, naprawdę w obydwu przypadkach było to później niezwykle problematyczne. Od tego czasu postanowiłem, że nie ma z mojej strony żadnej inicjatywy. Wszystko, co słyszycie, widzicie, co obserwujecie, czyni Duch Święty. Dlaczego jest to związane w jakiś sposób z moją osobą? Nie wiem. Nie wiem. Kocham Chrystusa, ale wiem, że wielu innych ludzi kocha Chrystusa.
staram się mu służyć pomimo wszystko, ale wiem, że wielu innych służy Chrystusowi pomimo wszystko. Jeżeli to jest jego decyzja, to jedyne, co mogę zrobić i co robię, to chcę służyć jak najwierniej. W Anglii pojawiamy się dlatego, że Bóg nas połączył z Pawłem. To jest jakaś dziwna duchowa jedność, której do końca nie rozumiem, ale wiem, że ona istnieje i wiem, że Paweł to podobnie odbiera. Na dzień dzisiejszy otwieramy, jak już mówiłem wcześniej, oficjalną placówkę Spalding, ale myśl jest taka, aby ta placówka misyjna, która będzie działała pod nazwą HWE, Chrześcijańska Misja Ewangelizacyjna, żeby ta placówka była taką matką dla wielu innych placówek, które w całej Anglii mogłyby powstawać. To mogą być małe, 5-10-osobowe grupy spotykające się w swoich domach. Problem polega na tym, że ja to wiem i wy to wiecie, że często wierzących dzielą sporo odległości. I dlatego chcemy wyjść naprzeciw właśnie takim sytuacjom i stworzyć sieć takich placówek, tak żeby w miarę możliwości każdy, kto chce przeżywać bliskość Chrystusa w Kościele, kto chce służyć w Kościele, miał po prostu relatywnie blisko do miejsca, w którym może się spotkać z braćmi i siostrami. Wiem, że to wszystko dzieje się w czasach koronawirusa i pewnych obostrzeń, które temu towarzyszą, ale działamy zawsze zgodnie z prawem i oczywiście jeśli to prawo ma pewne luki, to wykorzystujemy je dla chwały Bożej. Nie mam zamiaru wymądrzać, jeśli chodzi o Anglię i o prawo tam obowiązujące. To już zostawiam Pawłowi i jego współpracownikom. Ale to, co najważniejsze, to chcemy, żeby Słowo Boże w Anglii dotarło do tysięcy Polaków. Mam nadzieję, że to nie będzie praca, która się skończy na kilkudziesięciu czy nawet kilkusetosobowym kościele. Ale mam nadzieję, że to będzie praca, która obejmie dziesiątki tysięcy Polaków. Tak, dziesiątki tysięcy Polaków. Dlatego, że Bóg w dziwny sposób dzisiaj posyła swoje słowo do Polaków. I to Polaków rozsianych po całym świecie. Wy w Anglii, wy, którzy szukacie Kościoła, wy, którzy szukacie Chrystusa, wierzę w to, że będziecie mieli ułatwioną możliwość, aby spotkać się z braćmi i siostrami. A jeśli prawo będzie na to pozwalało już, to być może raz na jakiś czas zorganizujemy duże spotkanie na setki czy na tysiące ludzi właśnie w Anglii, aby ten Kościół mógł też świętować Chrystusa w takich dużych zgromadzeniach, poznawać się wzajemnie, nawiązywać relacje i wspólnie przedsiębrać różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne, charytatywne, wspomagające wierzących przede wszystkim z Polski. Oczywiście pamiętamy o tym, że funkcjonujemy w Anglii i mamy szacunek dla wszystkich konserwatywnych kościołów właśnie w Anglii, Szkocji czy Walii. I mamy nadzieję na bliską współpracę z tymi konserwatywnymi, wiernymi Chrystusowi kościołami. Ale nie ukrywam, że to, co nam najbardziej leży na sercu, to współpraca po prostu z Polakami. Drodzy bracia i siostry, myśl jest następująca. Tworzyć w wielu miejscowościach, naprawdę w wielu miejscowościach, punkty misyjne, kościoły domowe, które mogłyby gromadzić lokalnie ludzi, czasami kilkanaście osób, czasami kilkadziesiąt, a może i czasami kilkaset osób. Żeby to też było niezwykłe świadectwo dla Polaków,
których przecież według różnych szacunków może być nawet milion w Wielkiej Brytanii, ale żeby to też było świadectwo dla Anglików, dla tych, którym jesteśmy winni szacunek, podkreślam to, którym jesteśmy winni szacunek za kilka wieków ich pracy ewangelizacyjnej, głoszenia Słowa Bożego na całym świecie. W jakim sensie jesteśmy spadkobiercami przecież ich pracy? Często w naszych kościołach śpiewamy pieśni, które przecież oni napisali. Bardzo często przecież czytamy książki, które napisali Anglicy, Szkoci czy Walijczycy, czy też Amerykanie, no, w jakiś sposób związani przecież z Anglią. Korzystamy z tego bogactwa. Winniśmy też im usłużyć dzisiaj miłością, pokorą, cierpliwością, świadectwem życia i podkreślać powinniśmy na każdym kroku, że my jesteśmy spadkobiercami ich służby, że my jesteśmy niejako dłużnikami tych, których oni przez lata posyłali do tej wspaniałej służby. Dlaczego w Anglii nie miałoby dojść do kolejnego przebudzenia? Co stoi na przeszkodzie? Zacznijcie, kochani, myśleć w taki sposób, w jaki Bóg patrzy na ludzi, na ludzkość. Myślę, że już dość tego narzekania, dość tego spojrzenia pełnego niewiary, dość tego myślenia w niemocy, w niemożności. Czas zacząć pracę i służbę dla Pana. Kochani, my tutaj w Polsce też prowadzimy swoją służbę, ale taka inspiracja dla Polaków, która przyszłaby z emigracji, byłaby czymś wspaniałym, gdyby wiele mediów musiało wreszcie powiedzieć, że wśród Polaków na wyspach dzieje się coś niezwykłego, że przychodzą całymi dziesiątkami i setkami do Chrystusa. Pomyślcie, jak niesamowity wpływ miałoby to na Kościół w Polsce. To naprawdę jest możliwe i to naprawdę może zdarzyć się w naszym pokoleniu. Pewnie większość z was jest ode mnie o wiele młodsza. Więc jeśli ja mówię o tym, że chcę to oglądać, że mam takie pragnienie, aby Bóg dał mi to przebudzenie zobaczyć, to przecież tym bardziej wy powinniście tego pragnąć. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Chrystus jest też przede wszystkim odpowiedzią na wiele problemów, z którymi się borykacie tam na wyspach. Tylko Chrystus może być tym, który prawdziwie pociesza, prawdziwie podnosi, który prowadzi do zwycięstwa. Tylko Chrystus może być tym, który w nowy sposób ukształtuje wasze małżeństwa, wasze rodziny, który uczyni cuda uwolnienia, cuda uzdrowienia, który da nam posmak wszystkim nam, tam w Anglii, tu w Polsce, prawdziwego zwycięstwa nad diabłem. Przestańmy myśleć w kategoriach, że już nic się nie da zrobić, że czas się kończy i już tylko może być gorzej i tylko może być źle. Nie! To nieprawda. To nieprawda. To Jezus jest Panem historii. I to On wie, kiedy ma przyjść po swój Kościół. Ale do dnia, kiedy On nie przyjdzie, jesteśmy zobowiązani służyć Mu. Zobowiązani wielbić Go. Zobowiązani, aby chodzić za Nim. Aby uczyć się od Niego. I aby głosić Ewangelię i nauczać innych. Aby to zbawienie docierało do wielu, wielu, powiedzmy sobie uczciwie, bo na tym mam zależy najbardziej, polskich serc. Kochani, nie dajcie się oszukać tym wszystkim, którzy mówią, że już się nic zrobić nie da. Dosyć tego narzekania i straszenia. Dosyć tych głupot, które często ludzie wypisują. Dosyć tych spisków, dosyć tych tajnych wiadomości. Ludzie, jak coś jest tajne, to jest tajne. To tego nikt z nas nie będzie wiedział. Nie słuchajcie tych chorych ludzi, nie słuchajcie tych wystraszonych ludzi.
ale przylgnijcie do Jezusa Chrystusa, przylgnijcie do Ewangelii, przylgnijcie do Słowa Bożego i niech dzieją się rzeczy, o których być może w Anglii od wielu lat nikt nie widział i nikt nie słyszał, ale czas, żeby usłyszał i zobaczył. Kochani, wierzę w to, że Duch Święty nieprzypadkowo posyła swoje słowo na Wyspy Brytyjskie. Wierzę w to, że to nie jest przypadek. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Nie jestem nikim wyjątkowym. Nie traktujcie mnie jak jakąś niezwykłą osobę, bo jestem zwyczajnym, prowincjonalnym pastorem. Ale jeśli mogę głosić słowo, jeśli mogę przyczynić się do rozgłoszenia Słowa Bożego w Anglii, to nic mnie nie powstrzyma. Nic i nikt mnie nie powstrzyma. Bo Chrystus jest treścią mojego życia. Bo Jezus jest zwycięstwem, które pozwoliło mi podnieść się z wielu porażek, z wielu słabości. I wierzę w to i wiem to, że dla wielu z was Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie wasze pytania i problemy. Kochani, niech Bóg was tam błogosławi w Anglii. Jeżeli Bóg będzie chciał, abym jeszcze po raz kolejny gdzieś usługiwał w Anglii, to On o to zadba. On o to zadba. Niech dzieje się Jego wola. Jeszcze słów parę na temat Irlandii, w której już działa nasza placówka, rozwija się dobrze. W połowie października mam odwiedzić Irlandię. Jest kilka osób przygotowanych do chrztu. I oni już nawet tak daleko poszli, że zaczęli tworzyć zręby prawne tej placówki. No, powiem tak, czapki z głów przed tymi ludźmi, a szczególnie przed naszą koordynatorką właśnie tam w Irlandii. Ale dla Irlandczyków, właściwie dla Polaków mieszkających w Irlandii jeszcze będę miał możliwość powiedzenia parę słów, jak będę tam. Natomiast wam w Anglii naprawdę życzę Bożego błogosławieństwa. Przeżycia Bożej bliskości, Bożej miłości i Bożej chwały w Jezusie Chrystusie. Nie dajcie się zniechęcić. Kochani Polacy, wierzący i niewierzący, nie dajcie się zniechęcić. W Jezusie Chrystusie odniesiecie zwycięstwo. Amen.